Bardzo Was miło i tak serdecznie powitać z naszego ciągle jeszcze aktualnie działającego studia w tym miejscu, które niedługo się zmieni. 400 metrów stąd będziemy nadawać. Mam nadzieję, że też bardzo żywo i bardzo dużo programów, więc to są też historyczne programy, ponieważ będzie ich jeszcze kilka. Wy tego chyba raczej nie rozpoznacie, bo to, czy nadaje się z tego miejsca, czy z innego, dzisiaj jest trudne do rozpoznania. Ale na razie się właśnie chwalimy tym, że przeprowadzka jest w trakcie, a jednocześnie chcemy zaznaczyć, że te programy mają jakąś historyczną moc, bo odbywają się jeszcze w tym studio. Osobiście w tym studio przecież nie raz była Ania Mazurczyk, która jest dzisiaj naszym gościem na odległość. Bardzo miło Cię, Aniu, powitać, ponieważ zawsze, znaczy najczęściej z Anią rozmawiamy o tym, co jest jej no, jedną z największych pasji, a przynajmniej teraz największą pasją, czyli zdrowie ludzi, przebudzenie do zdrowia i w zasadzie bazowanie na tak zwanej zielonej żywności, na chlorelli, na jęczmieniu. I teraz, kiedy przez całą Polskę, ale nie tylko przez Polskę, właśnie przewaliła się cała masa informacji związanych z sytuacją międzynarodową, że jest zagrożenie, prawda, że mogą być różnego typu promieniowania, no przede wszystkim mówimy tutaj o ewentualnych promieniowaniach jądrowych, ale też mamy cały pakunek spraw związanych z promieniowaniami, związanymi na przykład z chemioterapią, z radioterapią. A ponieważ zielona żywność, chlorela, czy właśnie to, co jęczmień daje, zawiera, jak ciągle się dowiadujemy, tyle takich składników, które po prostu mogą ewidentnie pomóc, więc witamy serdecznie, Aniu, i w tym przypadku pytamy, jeżeli mamy się chronić przed promieniowaniem, to dlaczego właśnie chlorella, dlaczego jęczmień w takim wydaniu, jak wy to dajecie, bo to nie tak, że przyjdę sobie tam utnę, prawda, i przeżuję coś. Dlaczego to miałoby być skuteczne właśnie na promieniowania? Prosimy. Witaj, Januszu, witam Państwa bardzo serdecznie. Bardzo miło mi z Państwem się zobaczyć i z Tobą też kolejny raz. Oczywiście nasz temat flagowy no to są zielonki, ale jakoś dziwnie tak z biegiem okoliczności wynika, że to, co dzieje się wokół nas i to, co dzieje się na świecie w tej chwili, to powoduje, że my zwracamy większą uwagę na nasze zdrowie, coraz większą, a ponieważ możemy liczyć de facto tylko na siebie, no to faktycznie to, czym możemy się chronić, powinno być zupełnie całkowicie naturalne. Tylko że ta wiedza nasza na temat tego, co jest dobre na usuwanie toksyn z naszego organizmu albo na ochronę komórek naszego organizmu, ciągle jest dla ludzi niedostępne. No, dzieci nie uczą się o tym w szkole. Ja sama wiem, bo syna mam już w drugiej klasie liceum i o rozszerzonej biologii, więc ja go cały czas monitoruję, czego oni się tam uczą. No faktycznie to są jednak podstawy, ale nie jest to to, czego powinni się uczyć, żeby zadbać o swoje zdrowie. Mamy do czynienia z... No proszę cię bardzo. No tak, nie mamy do czynienia właśnie z tym, że ludzie po prostu nie wiedzą, jak się chronić i nie wiedzą, co zrobić, kiedy już zachorują. Ale to tak, wiesz, dotyczy w zasadzie wszystkich obszarów zdrowia. Kiedy się przeanalizuje, czego uczą w szkole, na studiach, to w większości ta wiedza już mija się z tym, co najważniejsze. I teraz to wszystko, co dociera do ludzi, tak naprawdę organizujemy sobie sami, czyli po prostu ludzie, zielarze, firmy prywatne, różnego typu projekty. Ty sama funkcjonujesz choćby w projekcie właśnie Greenway i jest tam potężny, bo miałem okazję być, dziękuję za zaproszenie na tym takim dużym kongresie w Czechach, przecież to ileż to 2-3 tygodnie temu i widziałem siłę i zapał tych wszystkich ludzi, którzy w tym pracują i jednocześnie taka duża porcja informacji takich merytorycznych, że badania, kolejne badania. No więc co takiego jest w tych różnych składnikach, bo to jest bogactwo tego, co daje przyroda. My już wiemy, super warunki ekologiczne, procedura produkcji, no w zasadzie nie ma się do czego doczepić, ale co w takim razie tam jest takiego, że mówimy, jak boicie się promieniowania, a są różne, już żeśmy wymienili, to dlaczego, że spożywam dużo tego właśnie, nie wiem, czy ja sam to robię, jęczmienia, czy właśnie chlorelli. Dlaczego to ma mi pomóc? Bo wiadomo, na przykład przy tych jądrowych wybuchach mówią, no to pyllugola, to jodek, prawda, jodek potasu? No są takie dyżurne rzeczy, które nie odmawiamy, że one potrzebne są, ale one nie są jedyne, rozumiem? Pomocne? Tak, no tutaj z tym potasem to właśnie przede wszystkim pierwsza rzecz, to co mówiłeś na samym początku. Jest w tej chwili taka akcja, gdzie faktycznie w szkołach mają rozdawać tabletki z jodkiem potasu, żeby on chronił dzieci przed promieniowaniem, którego prawdopodobnie się spodziewają, dlatego że nie byłoby takiej akcji, gdyby nie było jakiegoś zagrożenia.
Nie spotkałam się jeszcze, a dzieci mam już duże, z taką informacją i z taką sytuacją, żeby rozdawali faktycznie w szkołach jodek potasu. Natomiast wiem, że w Austrii na przykład to jest zupełnie normalna procedura i oni tam mają to normalnie w szkołach co roku rozdawane takie tabletki. Więc jakby tutaj była jeszcze akcja tego typu, że mają bliżej do zagrożenia i tak dalej. No natomiast u nas, nie wiem z jakiego powodu, ale gdzieś tam jest brane pod uwagę to zagrożenie. I te tabletki mają być rozdawane dzieciom. Z tym, że faktycznie jest to substancja no, wyizolowana chemicznie, tak? Więc jest to substancja, która powinna być podawana w określonej dawkowaniu, w określonym czasie, w określonej też sytuacji. Więc nie można tak sobie po prostu podawać zarówno jodu, jak i jodku potasu, czy jakichś innych substancji, które są wyekstrahowane chemicznie. Dlatego właśnie mówimy w tym kontekście o jęczmieniu i chlorelli, z tego tytułu, że są to dwie rośliny, one są całkowicie, kompletnie naturalne, są to po prostu rośliny. W przypadku jęczmienia mówimy o wyciśniętym soku z jęczmienia. On musi być oczywiście eko-bio, można by było tak powiedzieć, wyświechtane troszkę słowa, ale taka prawda. Musi być po prostu biologicznie czysty i ten sok z trawy jęczmiennej, on zawiera taką ilość fitosubstancji i przeciwutleniaczy, że jest w stanie zabezpieczyć zdrowe komórki naszego ciała przed ewentualnym promieniowaniem. Czy to jest promieniowanie właśnie jądrowe, czy to jest promieniowanie pochodzące z naświetlania przy nowotworze, to te fitosubstancje i substancje przeciwutleniające, czyli przeciwutleniacze, są w stanie ochronić nasze komórki. A w przypadku chloreli, chlorela jest chelatorem, czyli wyłapuje metale ciężkie z organizmu, takie jak ołów, rtęć, kadm, uran, stront. To są metale ciężkie, które w naszym organizmie niekoniecznie są potrzebne w nadmiarze. I dlatego chlorela, skoro jest chelatorem, no chelator z greckiego kleszcze, szczypce kraba, no chodzi o to, że ona wyłapuje. Wyłapuje, tak jest, to jest dobre. Wyłapuje je. I co jeszcze jest najważniejsze? Nie przesuwa tych substancji w organizmie, ale je całkowicie usuwa. I tutaj jest faktycznie w internecie bardzo dużo nieporozumień z tego tytułu, bo brana pod uwagę jest kolendra, że kolendra usuwa, czy chlorela usuwa, nie wiadomo co. Proszę Państwa, kolendra przesuwa metale ciężkie w organizmie, najczęściej to robi do stawów, wtedy tworzą się tam zapalenia stawów, może przesuwać do mózgu i tak dalej, a chlorela wyłapuje metale ciężkie i usuwa całkowicie z organizmu. I teraz pozwól, jako dziennikarz muszę zadać takie pytanie, które brzmi w ten sposób. Jaki jest związek, skoro już poruszyłaś ten jakże ważki temat, zresztą często i słusznie przez siebie przypominany i przez wszystkich znawców tematu, jeśli chodzi o chelatację, na czym ona polega i wymieniasz akurat te zielone rzeczy, to jaki jest związek między promieniowaniem, a na przykład tymi metalami ciężkimi? Bo tak to opowiedziałaś, jakbyśmy tutaj mieli jakieś young team. Czy też, tak, no. Tak, nasze organizmy są bardzo obciążone różnego rodzaju chemikaliami i między innymi są to też metale ciężkie, ale chlorela usuwa nie tylko metale ciężkie z organizmu, czyli jest chelatorem, ale też usuwa pestycydy z organizmu, skutki popromienne, czyli zniszczone komórki, usuwa chemikalia, które przyjmujemy z jedzeniem i z wodą, ale też z powietrzem, czyli to wszystko, co wdychamy. W związku z tym, jeżeli organizm jest zawalony toksynami, to on jest słaby, a jeżeli jest słaby, to jakiekolwiek promieniowanie, nawet promieniowanie z komputera, jest w stanie doprowadzić go do choroby. W związku z tym powinniśmy najpierw wzmocnić ten nasz organizm, oczyścić go z metali ciężkich, oczyścić z pestycydów, z toksyn polekowych nawet. No, w tej chwili naprawdę jesteśmy społeczeństwem, które po prostu zajada się tak zwanymi, no, wiemy czy. No, to zajadanie to się. To po prostu lekarz. Choroba cywilizacyjna, no, ale czy chcesz powiedzieć w związku tak, z tym, że cywilizacyjna. Czy moglibyśmy powiedzieć w ten sposób, bo skorośmy dzisiaj się skoncentrowali na tych promieniowaniach, bo w innych audycjach mówiliśmy o tych rzeczach, które słusznie teraz przypomniałaś, to czy jeżeli na przykład organizm jest bardziej oczyszczony przez to, że ta chelatacja no, wielotygodniowa, wielomiesięczna w zasadzie dała te swoje rezultaty i mamy tego mało, to kiedy zostaniemy narażeni na promieniowanie, te czy inne, żeśmy sobie przynajmniej te trzy takie obszary promieniowań wymienili, to miałoby oznaczać, że co, że organizm lepiej, że tak powiem, zniesie całą tą sytuację z napromieniowaniem na przykład?
Bo to było takie logiczne Jak troszkę, najbardziej. prawda? Tak, pierwsza rzecz, jeżeli jest takie zagrożenie, to po pierwsze powinniśmy sięgnąć jak najszybciej po sok z trawy i chlorelę, dlatego że one działają razem, działają czterokrotnie mocniej, jeżeli są zjadane razem. Natomiast chodzi tutaj głównie o te przeciwutleniacze. One chronią przed promieniowaniem radioaktywnym i chronią tak naprawdę komórki zdrowe. Więc jeżeli my mamy zdrowe komórki i nie chcemy zachorować, powinniśmy mieć właśnie to koło ratunkowe w postaci takie zielone, dwa zielone koła ratunkowe w postaci soku z trawy i jęczmienia i chlorelli. Oczywiście jest też, są też inne substancje, inne rośliny, które chronią przed promieniowaniem. Jest też na przykład spirulina. Brawo, proszę. Tak, na przykład spirulina. Spirulina jest sinicą morską, więc proszę Państwa, trzeba uważać. Sinice nie są zbyt dobre dla ludzi, nie można ich zjadać w za dużych ilościach, bo są po prostu nieco inną rośliną, jednokomórkowcem niż chlorela. Chlorela jest słodkowodna, a sinica jest morska. I teraz ona, ta sinica ma zawartość dużo większą jodu w sobie niż chlorela. I teraz jak w chloreli nie da się przedawkować jodu, tak już w sinicy morskiej, czyli w spirulinie, tak. No i z tym przedawkowaniem jodu jest poważna sprawa, dlatego że już 1 gram tych alg, czyli sinicy spiruliny, może zawierać kilka razy więcej jodu, niż jest zalecana dawka dzienna tego jodu. Więc jeżeli my będziemy jeść za dużo sinic w postaci spiruliny, to możemy przedawkować jod. I teraz co się stanie? Mało ludzi o tym wie. No to wszyscy wiedzą o tym, że niedobór jodu powoduje niedoczynność tarczycy. Ale również nadmiar jodu powoduje niedoczynność tarczycy. Więc tak czy owak, tą niedoczynność możemy złapać, jeżeli nie będziemy uważać na ilość pobieranego jodu. Więc oczywiście mamy sól jodowaną, jod mamy w innych pokarmach, także naprawdę tutaj trzeba faktycznie z tym jodem ostrożnie. Są specjaliści w internecie, którzy mówią o jodzie i którzy dają po prostu przykład tego, ile tego jodu trzeba jeść. Ale i tutaj można mniej niż więcej. Tak, tutaj rozumiem, jest taka wielka potrzebna uważność co do dostarczenia organizmowi tego jodku potasu, gdy jeśli chodzi o opychanie się, przepraszam to słowo, bo czasami też mam takie fazy, że opychanie się zieloną żywnością, czyli na przykład chlorellą czy jęczmieniem młodym, tym sokiem z trawy, że no, nie powoduje jakichś przedawkowań, ja przynajmniej ich nie widzę. Także raczej łapię wszystkie takie pozytywne, zatem chrypę i taki leciki katarek i też po prostu no, trochę zwiększyłem tą dawkę plus parę jeszcze innych drobnych rzeczy i to po prostu działa. Gdzie indziej przechodzą ciężko jakieś tam przeziębienia, u mnie to szybko się w ciągu tam 30 godzin już naprostowało. Lekko zostało trochę może w głosie, ale to już naprawdę jest inaczej. Więc wiem, jak to dużo daje i jak w ogóle dużo daje przyroda, bo ta suplementacja u mnie jest w takich sytuacjach bardzo taka intensywna, dużo i różnych rzeczy, wszystko z przyrody i im czystsze, tym lepsze. Więc jeżeli, najważniejsze, żebyśmy się nie strachali, ale jeżeli mamy dobrą wiadomość dla naszych widzów, już tak puentując, to jeżeli się dobrze prowadzimy, to znaczy mamy taki styl życia, w którym rzeczywiście mamy i zdrową żywność, i suplementujemy się, i jemy takie rzeczy, jak tutaj mówimy chloreli dobrej jakości, chlorela dobrej, czy jęczmień dobrej jakości. Właśnie to bym chciała zaznaczyć. Proszę jeszcze raz Państwu przypomnieć. Chlorela musi sama być czysta od metali ciężkich. Także proszę Państwa, jeżeli gdziekolwiek chcecie kupić chlorelę, proście o certyfikat na czystość od kadmu, ołowiu, rtęci, od innych metali ciężkich. Ważne jest, bo chlorela odławiana z jeziora nie będzie czysta, bo jej funkcją jest wchłanianie w siebie metali ciężkich i innych toksyn, więc ona po prostu może być zabrudzona. Także ważne jest, żeby źródło chloreli naprawdę było sprawdzone. A czy uważasz, że są... Ja żyję, tak. No. Nawet szybko przechodzę. Jakieś mają infekcje. Ale to chcesz powiedzieć, że ktoś na rynku już tak trochę wchodząc w takie mocne dziennikarskie, wiesz, dociekanie, że ktoś na rynku w ogóle śmie dostarczać powiedzmy chlorellę pozyskiwaną na powiedzmy takich wolnych zbiornikach wodnych, gdzie wiadomo, że tam się może znaleźć wszystko. Jak najbardziej. Są też hodowle w takich właśnie zbiornikach naturalnych, tak nazwijmy to, czyli takich jak jeziora. W Polsce 2 lata temu dostałam taką informację, że zamknęli 4 firmy, które w Polsce sprzedawały zatrutą chlorelę. Więc pozyskiwano z takich miejsc. No właśnie.
Niektóre tak, a niektóre nie. Po Nie. prostu były źle przechowywane, niektóre były źle produkowane, niektóre w ogóle nie miały tych substancji, które powinny mieć w sobie. Tak jak nie wiem, czy pamiętasz, że kiedyś mówiłam, że zadzwoniłam do jednego producenta chlorelli i pytałam tam, jak produkują tą chlorelę, jak to wygląda. No więc oni mi opowiedzieli, że tą chlorelę hodują w metalowych rurach, żeby była sterylnie czysta. Wszystko super, ale zapytałam się, a jaki kolor ma ta chlorela? No, pani mi powiedziała przez telefon, że zielony. Więc jej pytam, a skąd ten zielony kolor? I ona taka oburzona, no jak to skąd? Dodajemy w ostatniej części procesu produkcji, dodajemy zielony barwnik. Jezus Więc ja Maria. w ogóle byłam totalnie zszokowana, jak to jest możliwe w ogóle, ponieważ chlorella, jej nazwa nawet pochodzi od chlorofilu, czyli od najważniejszej substancji, która jest w chlorelli, czyli chlorofilu. W związku z tym tutaj no, zastrzeliła mnie całkowicie tą Całkowicie, a ty informacją. byłaś pewna, że pracujesz w takim projekcie, w którym rzeczywiście dbałość o jakość tej chlorelli i tego oczyświęczmienia jest absolutnie na pierwszym miejscu. Co do tego też nie mam już wątpliwości. Nigdy nie miałem, ale te ostatnie właśnie spotkania, jeszcze oglądanie tych waszych szefów, prawda, w Czechach, to tak bardzo mocno ugruntowuje, że robione to jest na podstawie takiego właśnie etycznego biznesu, jednocześnie tej głębokiej takiej pasji wręcz. Zresztą tobie ona cały czas też się udziela, tej pasji po prostu, żeby robić rzeczy, które naprawdę służą ludziom. Bardzo Ci dziękujemy. Tutaj ten wątek został zarysowany. Przypominamy, że u nas na koniec warto powiedzieć, gdzie szukać naszego gościa w sieci. Także Aniu, przypomnij, jak w sieci Tak, internetowej, ja Facebook i tak bardzo dalej. proszę. To jest tak, to jest strona czystejedzenie.eu, ale możecie Państwo dzwonić do mnie pod numer 501 160 910 i to myślę, że napiszemy to pod programem po prostu i damy Państwu możliwość kontaktu. Jeżeli będziecie Państwo potrzebować doradcy przy jedzeniu chloreli, jeszcze jedno zaznaczę, chloreli nie można przyjmować samodzielnie, dlatego że trzeba zaczynać od niskich dawek, potem trzeba je zwiększać w zależności od naszych dolegliwości, więc potrzebny jest doradca. Także jeżeli sprzedawca nie może zostać Państwa doradcą, to po prostu dzwońcie do nas i my Wam pomożemy. No, jeśli już wejdzie na pewien pułap taki, jak ja wszedłem, to już tak nie muszę się doradzać, wiesz, no już nie wydzwaniam do ciebie Nie, zapytać, czy jak mogę już. wziąć 30 czy 40, bo się Nie, ja nie kontroluję tego procesu, ja po prostu biorę jak pod to ręką. jest tak. I to jest taka prawda, że jeżeli zaczynamy z chlorelą, to musimy mieć doradcę, a później, jak już jesteśmy w tym procesie, nie wiem, kilka miesięcy jemy chlorelę, to potem już nikt nie zwraca uwagi na to, czy Tak. to jest 10 drażetek, czy 15, czy 20, tylko garście. Bierzemy garść, a w tej garści jest dokładnie tyle, ile nasz organizm potrzebuje. To są takie częstotliwości tutaj brania Przy tego. innych okazjach, bo nie chcę, tak opowiem troszkę, jak ja, biorąc tą chlorę, czasami czymś dodatkowo, czy zapijam, czy na przykład olej sobie trochę biorę, tak, żeby mi tak to fajnie i rozkruszam. Ale to są już inne tematy, nie chcemy przegadać, bo wiemy, że te audycje nie będą być tak długie, a jednocześnie tak się fajnie rozmawia i z takim dużą dozą humoru, takiej swobody, lekkości, bo tak się czujemy zresztą, między innymi po tym. Aniu, bardzo dziękujemy i Dziękuję do zobaczenia również, przy było kolejnych mi tematach. bardzo Ze miło. zdrowiem, na razie, dzięki. Wspaniali widzowie i goście NTV. Nasz projekt funkcjonuje prawie 10 lat. Wszystko przede wszystkim dzięki Waszemu wsparciu. Nasze konto, gdzie możecie przesyłać darowizny, widoczne jest na niniejszej planszy. Wielkie serdeczne dzięki. Janusz Zagórski i cały zespół NTV.